Ryszard Jabłoński. Znanemu aktorowi maska opadła, prysnął czar. Przemiana, właściwa misji i pracy aktora, nowe oblicze? Nie. Natura chora wyszła na zewnątrz, jak zropiały trzpień. W kasynie życia ważny dzień, sekunda, mgnienie, mała chwilka, maska opadła. Chamstwo przebiło wyuczoną grację, czar prysnął, swoją demokrację, jej obraz krzywy, plugawe oblicze, dzisiaj przedstawił nam ten, który uczył, tumanił, bawił i wskazywał drogę w filmie, teatrze, przez Boga i z Bogiem. Błogosławiony ma jego oblicze. Wiersz ten na niego pisze, a nie krzycze, choć tarabanić trzeba by na trwogę. Scena się trzęsie, rozdarta kurtyna, opadła maska wyrodnego syna. Szatan przyjmuje, jakie chce oblicze, mami, tumani, babi, oszukuje. Przez własne diabły oplwany w nas pluje jadem obrzydłym. Chce nas zaczadzić, zatruć chce sumienia, w cień nas zaciągnąć. Tam się dobrze czuje, jątrzy, klątwami swymi intryguje, zdobywa pola panowania zła. Nie idźcie za nim, nie słuchajcie jego. On zły, on podły, on wiedzie do złego. Natura chora wychodzi na zewnątrz, cuchnie jak ropą wypełniony trzpień. Opadła maska. W zapomnienia cień niechaj odejdzie ten szkodnik sceniczny. Oczyśćmy z gnomów naszą polską scenę. Poprośmy o to wielką melpomenę, naszą publiczność teatralną, ludzi. Niechaj duch zstąpi, oświeci, przebudzi. Warszawa, sobota, czerwiec, 3 czerwiec 2023 rok. Dziękuję.